własnych zasadach żyjesz, odkąd po prostu zaczęłaś dorosłość, bo wiem, że gdy miałaś 20 lat, to trafiłaś w pewne miejsce na świecie i w ogóle różnych zawodów się imałaś, żeby dojść do tego miejsca, w którym jesteś dzisiaj. Co ty robiłaś w swoim życiu? Jak zostałaś kelnerką? Jak się to stało to, że Ewa Chodakowska pracowała na zmywaku tak zwanym? Mam takie przekonanie, że od najmłodszych lat czułam, że będę robić w życiu coś, co faktycznie mnie spełnia i realizuje. I wiedziałam, że dopóki nie znajdę tego czegoś konkretnego, to muszę robić po prostu każdego dnia krok naprzód, bez względu na to, co to będzie. Dla mnie ważne było wtedy inwestowanie w siebie, w samorozwój. Wyjechałam do Londynu po to, żeby uczyć się języka. Przerwałam studia, stosunki międzynarodowe bardzo szybko, bo po pierwszym roku w Warszawie. Wyjeżdżając do Londynu nie wiedziałam, co chcę robić w swoim życiu, natomiast wiedziałam, że chcę w siebie inwestować, tak? Czyli muszę zebrać jakiś kapitał, który będę mogła zarządzać i budować swoje zasoby na przyszłość. Więc ten moment, kiedy pracowałam w Londynu jako sprzątaczka, opiekunka do dzieci, kelnerka, barmanka, to moment bardzo ważny dla mnie, bo się nauczyłam tam pracy, wykonywania pracy najlepiej jak potrafię. Ale nie było ci tam trudno, nie byłaś tam samotna? Wiedziałam, że to jest na chwilę, wiedziałam, że to jest tymczasowe, wiedziałam, że pracuję w Londynie po to, żeby zarobić, żeby odłożyć, żeby zainwestować, tak? Więc cel uświęcał ten środek. Byłam w stanie znieść i odległość, i troszeczkę słabszy kontakt. Natomiast to było wspaniałe doświadczenie i nie ukrywam, że bardzo rozwojowe i bardzo budujące. Czy tobie zdarzało się wracać do tego baru, do tej restauracji, w których pracowałaś w Londynie? Nawet ostatnim razem, jak byliśmy w Londynie z moim mężem, przechadzaliśmy się Oxford Street, to mówiłam mojemu mężowi, że o tutaj, w tym pubie Hog in the Pound, pracowałam za barem i to było takie specyficzne miejsce. Oczywiście teraz, jak ktoś mieszka w Londynie i słyszy to, co mówię, to będzie dokładnie wiedział, gdzie jest ten pub, bo to jest taki dosyć znany pub od wielu lat. Więc ja tam istniałam za barem, pracowałam jak kelnerka, jak trzeba było, to wskakiwałam też na zmywak na chwilę. I jak patrzę na ten pub przechodząc obok, to patrzę zawsze z sentymentem.